witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie kolejnym odcinkiem przedstawiającym moją kolekcję perfum. Będziecie odliczać ze mną, a wydaje mi się, że już niedużo zostało tych odcinków, bo moja kolekcja nie jest aż tak bogata, ale tak jak powiedziałam, pewnie 70-80 perfum jest, także zostańcie ze mną i odliczymy. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony kolejnej dziesiątce moich perfum. Zostało się ich niedużo, a więc zaczynajmy odliczać. Tak sobie pomyślałam, że dzisiejszy odcinek tak zebrałam randomowo te zapachy, że będzie taki bardziej pudrowo-irysowy, słuchajcie. I takie zapachy właśnie tu skolekcjonowałam. Ale zacznijmy czymś pięknym, słodziakiem, który ja uwielbiam. Wiecie, że ja bardzo lubię Gucci i Gucci Flora, która jest niezmiennie moim ulubionym zapachem. Kojarzy mi się właśnie z latem, taką świeżość, może nie świeżością, słodkością, taką przesłodzonym zapachem, bo on jest mega, mega słodki, bardzo kobiecym, bardzo bym powiedział uroczym, takim frenetycznym, kiedy naprawdę jesteśmy w świetnym nastroju, idziemy gdzieś właśnie na wyjście wieczorne albo i nie. Mega słodki, cudownie skomponowany, taki playful, pełny takiej radości i splendoru, tak bym powiedziała o tym zapachu. Piękna buteleczka, ja nie wiem, czy on jest jeszcze produkowany, bo ja wiem, że bardzo mi się podobały te wersje takie kwiatowe Flory, no ale mam tylko w swojej kolekcji te, ja oszczędzam. Zawsze, słuchajcie, kiedy wącham, to jestem w takim frenetycznym i właśnie takim super nastroju, nie wiem czemu, one są mega słodkie, ja generalnie nie lubię przesłodkich perfum, ale one mają coś w sobie, to takie bogactwo, takie piękne zestawienie tych kwiatów i tą taką słodycz właśnie letnią, słuchajcie, przygotowującą Was na piękne dni, także ja ją bardzo lubię. A następnym tutaj zapachem, a w zasadzie takim dezodorantem, to jest Zori d'Oriente. Jak dobrze czytam, White Musk. Ja jestem zwolenniczką, w ogóle uwielbiam White Musk. No i to jest taka kwintesencja. Ona jest troszeczkę oleista, bo wiadomo, że to jest, wydaje mi się, niby perfumy, ale przypomina mi trochę taki dezodorant. Ale jest to taki zapach, słuchajcie, naprawdę kwintesencja takiej pudrowości, a jednocześnie tego piszma. Jak ktoś lubi białe piszmo, które jest niezwykle takie, bym powiedziała, otulające, kaszmirowe, no i takie, nie jest rześkie, ale jest właśnie coś w nim takiego pudrowego, co sprawia, że czujecie się świetnie, to ja Wam gorąco polecam. W ogóle te perfumy są bardzo, bardzo udane. Ja obiecałam sobie, że kupię więcej, ale w końcu tutaj w UK nie widziałam nic więcej, a jak były to takie trochę orientalne, więc ja do orientalnych perfum muszę mieć naprawdę nastrój, ale ta jakby kwintesencja, ten obraz przedstawiony tutaj tego białego piżma jest niesamowity i to jest jeden z najbardziej udanych zakupów. Naprawdę cudne. Ale mówię, no teraz jak się zbliża wiosna, ja ją czuję, to bardziej wieczorowy to zapach. W następnych odsłonach będą dwa zapachy, dwa z Jo Malone. Wiecie, że ja kolekcjonuję, ja je uwielbiam. Pierwszy to jest Osmanthus Blossom. Bardzo mega rześki, taki świeżaczek. Mega rześki zapach, w zasadzie możecie go lejerować z czym chcecie, żeby dodał Wam takiej świeżości, takiego kopa, energii, no i lepszego dnia, rozpoczęcia dnia. Bardzo polecam, ja mam tą mniejszą pojemność, ale jej generalnie bardzo lubię i mam ich dużo. Następnym zapachem, który ja mam do nich sentyment, to jest Wisteria i Lawenda, czyli jesteśmy znowu w kierunku takich pudrowych zapachów. Bardzo fajny zapach, taki właśnie macie tutaj przed sobą jakby takie pola lawendowe i tą piękną wisterię. Coś pięknego, naprawdę, słuchajcie, taki kojący trochę zapach, zimniejszy, chłodny. No ale fajny nawet do lajerowania z tym właśnie słodziakiem takim cytrusowym razem. Bardzo, bardzo piękna edycja. Ja ją mało używam, oszczędzam, ale naprawdę polecam Wam. I mi się wydaje, że to była jakaś specjalna edycja, bo nie pamiętam.
czy ona jest nadal w butikach Jo Malone. No ale taki właśnie uspokajacz, ja bym powiedziała, albo taki zapach trochę refleksyjny, ale bardzo mi się podoba. Kolejnym już nieco w innej nucie, a więc tu mam taką dużą travel size 15 ml Eau de Parfum Honton Si Passion z Giorgio Armani. Słuchajcie, to jest też taki cukierkowy zapach dla mnie. Cukierkowy, ale mega bym powiedziała taki dla femme fatale, dla kobiety, która jest bardzo seksowna, bardzo kusząca. No i taki cukieraczek, jak osoby, które lubią Baccarat 540, ja myślę, że polubią ten zapach. Oczywiście on nie jest jakimś dupem, ani nie jest to zapach taki odpowiednik, ale gdzieś mi ta nuta, ta słodsza, gdzieś tutaj przypomina właśnie ten róż Baccarat, z całym szacunkiem dla róż Baccarat, bo uważam, że takim zamiennikiem jest, świetnym zamiennikiem, może tak jak powiedziałam, nieco bardziej płaskim w dźwięku jest Red Temptation z Zary. Ale bardzo fajna edycja. Słuchajcie, się, że ją nie polubię, a jednak ją lubię czasem założyć na siebie. No i właśnie poczuć się tak seksownie. Następnym zapachem, który ja uwielbiam, on jest niedoceniony. Ja go nie widzę, żeby on był w jakichś recenzjach. Mało osób go ma. A mianowicie jest to Tory Burch. Ja nie wiem, tak jak mówię po francusku, nie czułam. Julie Fleur Lavent. Przepiękna, pudrowa. Ktoś, kto lubi metoryty, polubi ten zapach. Ja go pokochałam od pierwszego niuchnięcia, pierwszego jakby tutaj, kiedy na siebie położyłam ten zapach. Przepiękny, przepiękny. Taki właśnie pudrowy, ale gdzieś są też te owoce, te kwiaty. To wszystko wymieszane daje taki niesamowity urok. No i jesteśmy w takiej swojej chmurce takich pięknych marzeń, a jednocześnie czujemy się wyśmienicie. Także Wam polecam kolekcję Tory Burch. W ogóle lubię jej ubrania, lubię jej akcesoria, wszystko lubię. To jest zapach, który jest bardzo kontrowersyjny, Lanvin. Ja mam mniejszą pojemność, ja bardzo za nim tęsknię, bo mi przypomina młodość. Słuchajcie, to był pierwszy zapach, jak ja właściwie trafiłam w progi perfumerii. To właśnie był Lanvin. I tak samo jak Jesus de Pozo chyba był Halloween, tak ten zapach mi się kojarzy. Taki świetny, trochę świeże ujęcie takiej pudrowości i tej irysowatości, bardzo mi się podoba. Ja wiem, że niektóre z Was mówiły, że się zawiodły na tym zapachu. Ja uważam, że to jest cudny zapach właśnie, żeby mieć w kolekcji. Też niedoceniony, ale na wejście w świat perfumeryjny, jeżeli właśnie lubicie taki irys, taką pudrowość, to Wam gorąco polecam. Mi się tu cały czas przebija, słuchajcie, z poprzedniego odcinka Tender Light z kolekcji specjalnej Estée Lauder. Sprawdzam nadal, czy będzie te 12 godzin się utrzymywało, także zapraszam Was do tego odcinka też. Kolejnym tutaj zapachem z mojej dziesiątki jest przepiękny YSL. To był taką, ja dałam drugą szansę temu zapachowi, ja go lubię. Nie jest on mojej może top trójce, ale ten zapach bije rekordy popularności. Teraz pojawiła się nowa wersja, chyba Eau de Toilette i jeszcze jakaś. No i wszyscy ją kupują. A to jest taka wyśmienita wersja, luksusowa, bogata, z lawendą i słuchajcie, taka mega sexy, mega bym powiedziała dla osób z dużą energią, kiedy chcą być zauważone. Ciekawy, bardzo ciekawy zapach, jak mówię, jeden z lepszych, który się ukazał ostatnio, no i wiadomo, jeszcze ten COVID, to tak ludzie mniej tu myśleli o zapachu, ale daje nam właśnie takie poczucie, że to jest coś, otwiera nas na nowe wyznania, no, nowe wyzwania, nie wyznania w ciągu dnia. Następnym zapachem tutaj jest taki niszowy La Violette Annick Gothal, to jest unikat. Unikat, ktoś kto lubi, ja powiedziałam, że ktoś kto lubi meteoryty, to on będzie takim świetnym zamiennikiem, aczkolwiek on jest bardziej słodki, bardziej owocowy. Piękna butelka, piękny pudrowy zapach, właśnie tu z fijołkiem. Też mam do niego duży sentyment, jak tutaj do Tory Burch. Bardzo się cieszę, że mam w swojej kolekcji. Ja miałam taki zapach, słuchajcie, może znajdę jeszcze butelkę gdzieś Mandragora. O, co za piękny zapach niszowy z Annick Gothal. Uważam, że coś pięknego, aczkolwiek można znaleźć podobny zapach z serii Armani Privé.
Więc, ale myślę, że zapachy Anigetal są specyficzne i chętnie Wam bym poleciła to niektóre zapachy. No i tutaj mam jeszcze taki zapach, który przysłany był przez Notino, jak kupowałam tutaj perfumy. To jest Eau de Toilette Rollerball. I nazywa się Dolce Gabbana Diwan. Kto pamięta piękną butelkę Dolce Gabbana Diwan? Cudny, słodki, kobiecy słodziaczek, ale wiecie co z tego Rollerballa? On takie, wiecie, każdy ma wspomnienia, jak używał dany zapach kiedyś i to nie jest to, co ja pamiętam. Pamiętam, że Diwan był takim słodkim zapachem, bym powiedziała, zwycięzcy, zwyciężczyni, tutaj osoby, która lubi się świecić, być jakby na podium. I był piękny, taki słodki, ale przeuroczy zapach. Natomiast jakby tu trochę na mnie inaczej pachnie, może dlatego, że to jest woda toaletowa, ja miałam wodę perfumowaną i gdzieś oczywiście za mgłą mam w moim mózgu jest inne wspomnienie tego zapachu. Jestem ciekawa, czy któraś z Was ma właśnie ten zapach i czy go nadal lubicie, bo ja tak, no mówię, chyba ta woda toaletowa to nie jest to, co lubię, no ale jest w mojej kolekcji. I słuchajcie, to by było na tyle. Dzisiejsza dziesiątka już za nami. Myślę, że jeszcze spotkamy się w dwóch odcinkach z tej serii, bo jeszcze widzę, że mam parę zapachów. Być może będą to dwa odcinki, a być może będzie jeden, ale wydaje mi się, że dwa, bo tak liczę i odkładam, bo już trochę się pogubiłam, co Wam przedstawiłam, a co nie. No, ale tak myślę, że to będą jeszcze dwa odcinki. Dziękuję Wam za udział w dzisiejszym odkryciu mojej dziesiątki. Zapraszam Was do kliknięcia, oczywiście subskrybuj, bo no mówię, jak nie zasubskrybujecie, to oczywiście nie dostajecie jakby powiadomień o tym, że ten odcinek już jest. A jeżeli lubicie mnie oglądać i chcecie rozwijać ze mną ten kanał, to serdecznie Was zachęcam. Naprawdę to jest taki duży kop dla mnie, a jednocześnie dla Was, że ten odcinek tam jest. No i zapraszam do zostawienia lajków. No i serdecznie czekam, serdecznie zachęcam i czekam na te Wasze komentarze. Także do zobaczenia, do usłyszenia i pa.